Hotel Glamour. Miejsce losowania, miejsce naszego zakwaterowania. Dzisiaj za 2 godzinki rozpoczniemy losowanie, a jutro od samego rana przeprawa na stanowiska i o 18 start zawodów. Tak wygląda woda. Widać kawałeczek do pierwszego cypla. No i tam za cyplem jest jeszcze kawał wody. Oczywiście tego nie będzie z tej pozycji widać. Po prostu jesteśmy teraz na drugim końcu zbiornika i widać tylko kawałek tej wody. Także nie mieliśmy szansy wylosować. Robert Slesa, Aleksander Kologowska, Dariusz Mirek, Michał Kalusza. Także my nie losujemy, po prostu bierzemy co zostało. Karteczkę, proszę bardzo, dajemy karteczkę. Mamy ostatni los. Nie losowaliśmy, niestety, zostało nam co zostało, nic już dobrego zostać nie mogło. Nie mogło. Korka 2. Tak, że... na dobre. Dobre. Wyjście na molo. I branie na żywo. Miejscowi demonstrują, jak się łowi ryby. Kibicujemy. Kibicujemy, wszyscy się ustawili do zdjęcia. Sobie poleżeć na sofie w klimatyzowanym pokoju, ale już trzeba iść na zawody. Chodź, kapor się zaczyna. Leoś, kapor się zaczyna. Idziemy walczyć, nie ma spania. Dobra, wybraliśmy miejsce. Tu będziemy się rozbijali. Tak wygląda woda. Kilkadziesiąt hektarów mamy na jedno stanowisko, kilkadziesiąt hektarów do obłowienia. Póki co jest pięknie, jest flauta. Tutaj miejsce na biwak. Tutaj już zaczynamy rozpakowywać pierwszego busa. Ekipa na razie łapie oddech, prąd na stanowisku. Tutaj już się dyma ponton. Tutaj głośnik DJ. Jedziemy, Michałku! A więc, moi kochani, witam wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Sierawa 2023. Uważam za otwartą. Tomasz Kuligowski, Aleksander Kuligowska, Tomasz Myrski i Michał Kałuża. Zaczynamy. Wypływamy z bazy. Tam nasza baza. Motor pyrga. Darek, jak tam? Lecimy. Pierwsze sypnięcie będzie delikatne. Odpłynęliśmy może ze stówkę i... lecimy!
stoi. Pierwszy kasterek wlatuje. To takie na jeden marker, jeden kaster na początek. I lecimy Dareczku. Sieje, 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 sieje. Tak to wygląda z wody. Jesteśmy kilometr od brzegu. Nasza baza znajduje się tam pod tą górą. Piękno zemplińskiej sierawy. Miejscóweczki zanęcone. Tam mamy jeden marker. Tutaj mamy drugi marker. I trzeci marker mamy. Nie wiem, czy będzie widać. Może i nie będzie. Maszynka. I można spływać do brzegu. Ostatni włączek na szczęście i do 18 czekamy. Do 18 czekamy, 18 stawiamy zestawy, nie Dareczku? Oczywiście. Mówimy pierwszy okaz. Tak jest. I lecimy do brzegu. Huka w naszą stronę, ale tutaj tam jest ta niedźwiedzia góra i ten wiatr przelatuje dalej, gdzieś wypycha tą wodę i ryba gdzieś już tam daleko się zaczyna pojawiać. Ale patrzymy tam, spływamy do brzegu. Zostawiliśmy. Miejscu. A jak jesteśmy na miejscu, no to melduje się jegomość. Jedziemy położyć zestaw i wracamy do brzegu. Dalej swoje. Jak tam Dareczku?
Lecimy. Lepiej się zwalić, czy lepiej kręcić całą noc? Zwalić. Jedziemy. Na wschodzie. Kij od sondy. Dotarliśmy. Co tak tłucze tutaj, Dareczku? Co to tak tłucze? Patrzcie, jakie ma dziób. Ale tłucze. Pokaż go. Szczerze. Dobra, telefon zapadł. Od dwie dychy ma. W takich warunkach trzeba łowić. Z tego, co mówią sędziowie, opiekunowie tej wody, strażnicy, 70% ryb to tutaj są komony, czyli pełnołuskie, 30% tylko mirorków, ale kopnął nas za szczyt. Pokaż go. Ależ piękny, piękny. Dni zaczęliśmy później zawody. Poniedziałek, wtorek, środa łowiliśmy. Teraz już jest czwartek, zaczyna się weekend i ponownie zaczynają się jachty. Już nas zetnie, wszystkie zestawy nam zetnie. Także tak to wygląda. No nie możemy tutaj walczyć jak równy z równym. Już tak nam ładnie szło. Dzisiaj mieliśmy 7 ładnych ryb. Ale będą nam wiecznie ścinać zestawy. W pierwszy dzień straciliśmy 20 km i będziemy tracili ponownie. Walczyliśmy o ten sektor całą noc i walczymy jeszcze nad ranem. Jeżeli ta ryba siądzie, to może być pięknie. Były 2 godzinki, nagrywałem ostatni film, 2 godzinki mieliśmy rolę, mówiłem, że to będzie ostatnia ryba. Zwieźliśmy ją, była, ale jak się okazuje, nie była ostatnią rybą. Została jeszcze godzinka, już nie dwie, a tylko godzinka i mamy kolejne branie. Jedziemy. Płynęliśmy z naszej bazy, wybiła 8, mamy koniec zawodów, było ciężko, zwijamy wędki, jedziemy na kilometr, zebrać nasze kije. Czy coś ugraliśmy, tego nie wiemy, bo była oczywiście cisza medialna,
czas pokaże. Wiemy jedno, że daliśmy z siebie wszystko, robiliśmy co mogliśmy, walczyliśmy z jachtami, motorówkami, ze sprzętem wodnym, który non-stop przecinał nam plecionki. Mimo tego zebraliśmy się, nie załamaliśmy się, walczyliśmy do końca, zrobiliśmy wynik, granica 350 kilo. Nie jest to może dużo, jeżeli byśmy mieli porównywać do innych sektorów, ale jest to całkiem przyzwoity wynik. Jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni. Sierawa dała w kosz, jak zawsze, lecimy. Zobaczcie, co się dzieje. 8.15, do 8.00 trwają zawody. Pojechaliśmy z Darkiem zwinąć kija. Pierwszego kija po gwizdku sędziów. Wracamy z pierwszym kijem, a tam Ola ciągnie jedną rybę, Michał ciągnie drugą rybę. Właśnie, tak, 8.15. Ta ryba już nie zostanie zaliczona. Ta też nie zostanie. Dawaj, Dareczku. Jedziemy. Dramat, dramat. Mieliśmy noc nieprzespaną, jazdę za jazdą. I tak jak widać, jeszcze na koniec kije nam odjeżdżają. Wypuszczamy Dareczka. Już niestety jest po gwizdku końcowym, więc nie zwozimy. Niech sobie płynie. I jeszcze podgląd. I jedziemy do brzegu, bo na brzegu jest jeszcze jeden hol i musimy go dokończyć. Tamta ryba też się nie będzie liczyć, ale hol dokończymy. Do wagi, niestety, tak jak nagrywaliśmy wcześniej, branie nastąpiło kilka minut po końcowym gwizdku. Tym oto sposobem mamy zwiedzione już 3 wędki, została nam ostatnia. A wypuszczamy z pontonu, wypuszczamy, i tak już nie będziemy ważyć. Pokaż go jeszcze. Pokaż go. Tak, ładnie. Dobra, wypuszczaj go z pontonu. Nie zalicza się już, więc nie będziemy go męczyć. Niech wraca do domu.